Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić pustostronę i podział strony w Waszym dokumencie. Dzięki narzędziu Pusta strona możemy dodać całą pustą stronę w dowolnym miejscu naszego dokumentu. Aby wstawić pustą stronę, musimy wskazać kursorem myszy miejsce w naszym dokumencie, które ma zostać oddzielone pustą stroną. Klikamy kursorem myszy, z menu górnego wybieramy zakładkę Wstawianie, a następnie Pusta strona. Jak widzimy, ta część dokumentu została odseparowana od pozostałej części całą pustą stroną. Narzędzie Podział strony umożliwia nam natychmiastowe zakończenie pisania na bieżącej stronie i rozpoczęcie pisania tekstu od następnej strony. I tu podobnie jak w przypadku wstawiania pustej strony wskazujemy kursorem myszy, po jakim fragmencie tekstu chcemy wstawić podział strony. Ja na przykład wstawię kursor tutaj. Wybieramy z menu górnego zakładkę Wstawianie i podział strony. Tutaj w odróżnieniu od poprzedniej sytuacji nie wstawiamy dodatkowo całej pustej strony, tylko kończymy sekcję i zaczynamy pisać od nowej strony. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.